A tutaj też jest taka ciekawa rzecz, te drewniane tabliczki. To stawia się tutaj w czasie pogrzebu w Japonii. I na tych tabliczkach często pisze się nowe imię zmarłego. A to dlatego, że zmarły, który musi przejść przez taką japońską rzekę Styx, która nazywa się Higan. I żeby go nie zawracać w tej jego wędrówce na tamtą stronę, stara się powstrzymać bliskich przed wołaniem tego zmarłego, przywoływaniem go, używając jego prawdziwego imienia, no bo wtedy mógłby wrócić. Jeżeli usłyszy swoje imię, że go woła ukochana żona, ukochane dzieci lub wnuki. Dlatego zmarły, kiedy umiera, otrzymuje nowe buddyjskie imię i nawet kiedy go wołamy tym imieniem, które znamy, to on i tak nas nie usłyszy i już na nas nie wróci. Chciałam też bardzo pokazać, tylko jeszcze nie widzę, to, że zmarłym często przynosi się takie napoje, jak lubili. Tu, jeżeli się nie mylę, to jakiś dźwięk, ale jakby ktoś tam w grobie. Dziwny bardzo dźwięk. Tutaj wiecie, naprawdę, w tej północy, myślę, że te dusze tych 20 tysięcy ludzi, to one tutaj jeszcze gdzieś są. Przepraszam, ja w to wierzę. Wiem, że nie każdy wierzy w takie rzeczy, ale ja akurat wierzę. I tutaj widać czarki. Czarki z herbatą. Czyli zmarłym przynosi się po prostu tutaj herbatę. Bo za życia lubili pić zieloną herbatę. Tutaj ktoś przyniósł ją nawet w butelce plastikowej. Ja też często spotykałam właśnie na grobach puszki z kawą, puszki z piwem, sake, jak ktoś lubił za życia. A mój japoński mąż swojej zmarłej mamie zawsze zapalał papierosa, bo mama lubiła palić mentolowe papierosy. Tu ktoś był niedawno, mamy świeże kwiatuszki. A tutaj sztuczne kwiaty. Wszędzie latają olbrzymie ważki. To jest teraz sezon na ważki. Wszędzie cisza. Kompletna. A tutaj pomiędzy tym cmentarzem, a drugim, troszeczkę nieopodal, jest szkoła, którą zachowano po tsunami. A tak wygląda japoński cmentarz. Tutaj są grobowce i kiedy przychodzi się na cmentarz, to poza tym, że przynosi się kwiaty i kadzidła, to też tutaj bierze się takie kubełki i chochelki, nalewa się do nich wodę i myje się grób. To, jak mawiał mu świętej pamięci teść, to jest taki symbol wykąpania zmarłego, czy też ofuro. A jak wiemy, Japończycy mają bardzo wysoko rozwiniętą kulturę właśnie kąpieli z uwagi na to, że cały kraj jest pełen gorących źródeł. Jesteśmy na północy, ale jednak rośnie tutaj palma. No i tutaj właśnie się zapala kadzidła, jak widać. Kwiatki tutaj komuś już wyschły. W Japonii nie chodzi tak często na cmentarz jak w Polsce. Tak średnio 4 razy do roku. Wypada być na cmentarzu, co nie znaczy, że każdy to robi. I wiele osób przychodzi na cmentarz być może raz do roku, właśnie w święto Obon, które ma miejsce latem.